Jak cię przyjęło męskie środowisko, bo jest zdominowane, Jangle Osia, mamy Oliwkę Brazil, parę jeszcze może dziewczyn. Jak cię przyjęło męskie środowisko, tylko tak szczerze, w polskim hip-hopie? Właśnie powiem szczerze. 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 Że bardzo dobrze. Szczerze. Jest dużo zwyroli. To ja wiem. Ale pobywają cię w taki wulgarny sposób? Traktują cię instrumentalnie? Absolutnie. Nie. Szczerze. 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 Może na pierwszy rzut oka tak robią, ale kiedy mnie poznają, to już się to zmienia. I bardziej jestem już chyba wtedy ziomalką. Naprawdę? Mhm. A co to znaczy? To znaczy, że chyba widzą, że nie mam przysłowiowego kija w dupie i że mogą ze mną luźno porozmawiać. I nie jestem tak zwanym industry plantem, czyli osobą stworzoną przez kogoś. Przepraszam, Krzysztof, to już też ja nie zrozumiałem.